Przede mną Jarek Jakubiec, trener Kady Śląska. Witam cię serdecznie. Pewnie apetyty były na podium. 5 lat byliśmy na podium od rocznika 2002, od Bartosza Złoto. Później Krakowczyk przejął z Jagiełką kadry. Było srebro, było złoto, był brąz. W tamtym roku brąz. Akurat na finale, na meczu o brąz nie byłeś, bo walczyłeś U20 o brąz i wywalczyłeś. W tym roku się nie udało, choć naprawdę tutaj kadra, nie ma się czego wstydzić, bo zagrali dobre zawody, bo zabrakło nam szczęścia troszkę. Może jakiegoś przygotowania, jeszcze jakichś treningów tu na tej hali, bo w pierwszym meczu nie wpadały ani osobiste, ani trójki. Podsumuj, Jarek, ten turniej. No ja chciałem podziękować moim zawodnikom za walkę do końca. No brakło nam szczęścia, jak mówisz, bo 3 rzuty w ostatnich sekundach, jakby jeden z tych rzutów wszedł, dzisiaj byśmy pewnie tu zostali i grali w czwórce. A teraz po zaciętej walce i w ciemno biorę dzisiaj ten mecz, bo po wyrwany 10 punktami mecz o utrzymanie, w którym gdzieś można było zauważyć naszą pracę, taktykę zachowania dzieci i cieszę się, że znowu może mały kroczek zrobiły te dzieci do przodu. Z tego co wiem, to robisz sobie przerwę, wchodzą nowi trenerzy 2008, pewnie ci będzie może tęskno za kadrami i czy masz w planie jeszcze wrócić? Z kadrą jest zawsze przyjemność pracy i ja zawsze podejmuję takie wyzwanie, bo praca w tej kategorii wiekowej to jest dużo emocji, dużo przyjemności, fantastyczne kontakty z dziećmi, z rodzicami i zawsze sobie to cenię. Nie narzekam na brak pracy, bo w klubie i w SMS-ie Katowice no, cały czas gdzieś jest coś do zrobienia. Organizujemy się, mamy drugą ligę, wszystkie kategorie młodzieżowe, także pracy jest dużo. No teraz przychodzą świetni znowu trenerzy. Myślę, że dla odmiany sposobu prowadzenia kadry jest to nawet wskazane. Byłeś asystentem przy reprezentacji Polski rocznika 2002 i młodszy, świetny rocznik. Też ich pamiętasz, jak byli mali, jak porównasz, czy ten rocznik, bo tak mówią w Polsce, że trochę słabszy. Ilu myślisz, może nie personalnie, ale z kadry Śląska, czy z innych drużyn może być w szkoleniu centralnych? Na tą chwilę jest to bardzo trudno ocenić, bo właśnie tu z trenerami takie rozważanie robiliśmy, ile z ostatnich OM-ów ludzi się dostało do kadry i często się okazuje po okresie 2,5 roku przygotowań do U16 okazuje się, że po OM-ach to 2-3 osoby na kadrę, czyli gdzieś znajdują się kolejni zawodnicy, rosną, rozwijają się, gdzieś wynajdywani przez trenerów, być może z drużynami się nie przebiły i potem się pojawiają i świetnie grają. Tutaj na tą chwilę myślę, że jest bardzo dużo ciekawych chłopców i na tym głównym kampie na pewno się będą dobrze prezentować. Dziękuję, chłopcy wszystkich pozdrawiają, to też możesz kogoś pozdrowić, coś na koniec przekazać. Pozdrawiam Okręgowy Śląski Związek Koszykówki, prezesa Marcina Staniczka, pozdrawiam Adama Kubaszczyka, który tam cały czas pisze SMS-y i nas tu trzyma kciuki. Dziękuję również Markowi Juszkiewiczowi, który tak dużo pomaga i wspierał mnie zawsze w różnych tam sytuacjach i jemu szczególnie. Wielkie podziękowania dla mojego asystenta Pawła Wujałkowskiego, który ze względu na mój słaby głos był dużym wsparciem, a jednocześnie merytorycznie i wychowawczo świetnie. Pozdrawiamy żony, pozdrawiamy rodziny, dziękujemy wszystkim kibicom kadry Śląsk, bądźcie dalej z nami, świat się nie kończy na dzisiejszym dniu. Do spotkania na boisku. Może by inaczej wyglądały te finały, gdyby wyście byli i by był doping, nasza kadra najlepsza w Polsce jest, Silesia, brakowało kibiców. No niestety, mecze bez kibiców to jakiś taki suchy odbiór, nie? Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję.